Na moim kanale na YouTubie możecie znaleźć kilka sposobów na piękne wielkanocne pisanki. W tym roku postanowiłam podejść do tego troszkę inaczej i zaproponować Wam pisanki wielkanocne last minute. Każdy z tych sposobów zajmie Wam zaledwie kilka minut. Kto powiedział, że pisanki muszą być na poważnie? Można je śmiało zrobić w wersji disco, taki wielkanocny glamour w wersji domowej. Będą Wam potrzebne bardzo tanie i bardzo proste naklejki ze sklepu papierniczego. U mnie w moim sklepie wybór tego jest ogromny. Są kryształki, są perełki, są różne wzory, są różne kolory, więc można wybierać. Te naklejki są samoprzylepne, wystarczy więc zrobić dobrą wydmuszkę. Pamiętajcie, żeby ją wysuszyć, bo jeżeli cokolwiek zostanie mokrego w środku, niestety kryształki się nie przykleją. I zaczynamy. Tutaj fantazja może Was ponieść, można przyklejać w paseczki, można przyklejać naokoło, cieniować te kolory. Możliwości jest wiele. Najpierw z dużych kryształów, a potem coraz mniejszych. Jajka w wersji disco wymagają odpowiedniej oprawy. Wiklinowy koszyczek nie będzie tu pasował. Raczej włóżcie je na przykład do kryształowej misy, obłóżcie białymi piórami i to będzie najpiękniejszy koszyczek wielkanocny w całym kościele. Co tam, w całej parafii, wszędzie. Kolejny pomysł na pisanki na ostatnią chwilę to taśma. Znowu z papiernika. Są różne rodzaje. Ja dzisiaj użyłam brokatowej, ale można pójść w takie bardziej stonowane kolory. Można wiosennie i tak z dużą energią. Taśma wybacza błędy, możecie ją przyklejać i odklejać wiele razy. Z tej zielonej spróbujemy zrobić teraz wiosenne listeczki. Wystarczy odciąć kawałek. Wyciąć coś, co będzie przypominało listek. Teraz parę nacięć. I teraz przyklejamy na odpowiednio wysuszoną wydmuszkę. I takie listki nakleimy z każdej strony. Te pisanki zrobione z taśmy, nie dość, że są bardzo szybkie do wykonania, to są świetne do zabawy z dziećmi, ponieważ można odkleić wszystko, co nie wyjdzie, a dzieci mają nieskończoną wyobraźnię, jeśli chodzi o wzory, więc zaangażujcie je do roboty. Do jajek w wersji szkolnej będzie Wam potrzebna specjalna farba, po której później można rysować kredą. To jest taka farba tablica, tablica w farbie. Żeby dobrze pomalować jajka, trzeba wyciąć sobie z ręcznika papierowego takie ruloniki. To jest wnętrze ręcznika. Jak cały zużyjecie, zostanie taka tuba i ona się idealnie nadaje jako podstawka do malowania, bo nawet jak się ubrudzi, to się nic nie stanie. Malujemy jajka w miarę równomiernie. Zawsze trzeba będzie zrobić dwie warstwy, żeby czerń była naprawdę czarna. Ja Wam oszczędzę teraz detali malowania i wysychania. Przygotowałam sobie takie jajka wcześniej i pokażę, jak je teraz pomalować kredą. Na tak przygotowanym jajku możecie sobie już malować, co Wam tylko wyobraźnia podpowie. Ja teraz zrobię błękitne kwadraty. I znowu zaciągnijcie dzieciaki do roboty. Będą miały mnóstwo radości z malowania po jajku. Jeśli nie mieliście okazji, tak jak ja, wyżyć się w podstawówce, bo Pani nie pozwalała używać kolorowej kredy do własnych gryzmołów, to te jajka są dla Was. To teraz załóżmy, że jest Wielka Sobota, godzina 11. Naprawdę trzeba już iść ze święconką, a Wy nie macie żadnego pomysłu na pisanki. Wystarczy Wam korektor, taki zwykły ze szkoły, którym się koryguje to, co się napisało źle. Dobrze wstrząsnąć. I tutaj wcale niepotrzebne są jakieś wypasione jajka, zwykłe. Tak naprawdę im ciemniejsze, tym lepsze. I tym na jajku to możecie sobie w 3 minuty narysować, co tylko chcecie. Ja narysuję kropki. Wszystkie jajka, które tu widzicie, zrobiłam dosłownie w 5 minut. Korektor wysycha w parę sekund, więc święconkę można zrobić na ostatnią chwilę. Jak ładnie dzwonią. Kochani, życzę Wam pogodnych, ciepłych i rodzinnych świąt z pisankami od Uli Pedantuli. Subskrybujcie mój kanał. No i oczywiście zaglądajcie na ulapedantula.pl.